Okej, z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz holować inny pojazd? A. 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, B. 60 km na godzinę poza obszarem zabudowanym, czy C. 80 km na godzinę na drodze dwujezdniowej o co najmniej dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu. Przed chwileczką, bardzo fajne pytanie, dziękuję za nie, bo przed chwileczką o tym mówiliśmy, ale podsumujmy sobie tak na po kolei. Holujemy się. To nie jest zespół pojazdów. I teraz wracamy do tego. Jeżeli holujemy się w obszarze zabudowanym, to maksymalna prędkość podczas tego procesu holowania to 30 na godzinę. Szybciej nie możemy, obojętnie co by było na znakach, a nam odpadło. Jeżeli holowanie ma miejsce poza obszarem zabudowanym, to dopuszczalna prędkość to jest 60 km na godzinę. To jest prawda. I teraz w odniesieniu do C. Ja już Państwu powiedziałem, tylko to mam nadzieję, że większość zapamiętała, holowanie nie jest żadnym zespołem pojazdów. Nie traktujemy tego w ten sposób. Co prawda są dwa pojazdy połączone holem sztywnym albo giętkim i tak dalej, ale to nie jest zespół pojazdów. W związku z tym te 80 na drodze dwujezdniowej poza obszarem zabudowy i tak dalej, to jest zła odpowiedź, bo to nie jest zespół pojazdów.